Podobno w Wałbrzychu chcą obowiązkowych szczepień, co pan na to powie? No, istnieje granica między byciem antyszczepionkowcem, a który nienawidzi wszystkich szczepionek. Ja mam zresztą bardzo poważne argumenty przeciwko przymusowi szczepionek. Napisałem taki artykuł właśnie, który się niedługo pewnie ukaże. Bardzo przekonany, są bardzo poważne argumenty. Ale co innego jest przeciwko szczepionek w ogóle, a przeciwko przymusowi szczepionek. Otóż jest to rzecz niedopuszczalna absolutnie z powodów łamania mojej wolności osobistej, ale również ma to bardzo złe konsekwencje dla zdrowia społeczeństwa i przymus szczepień. Przypominam, że proszę zauważyć, że w krajach, w których nie ma obowiązkowych szczepień, jest bardzo mało, w krajach afrykańskich czy innych, 3 razy mniej ludzi umiera na koronawirus. Przyczyną są oczywiście szczepienia na odrę, różyczkę i tak dalej, które osłabiają nasze organizmy, w wyniku czego koronawirus teraz u normalnych ludzi, nieszczepionych, organizm sam się uczy reagować na zarazę. Oczywiście część dzieci umiera, ale to się opłaca. Tak samo jak się mówi, że na przykład na szczepionkę AstraZeneca tam umiera 2 osoby na 100 tysięcy. Ale to się opłaca, ponieważ dzięki tej szczepionce ratuje życie tam 10 ludziom, a nie 200, prawda? Otóż dokładnie tak samo opłaca się, żeby umarło trochę dzieci na, załóżmy, odrę, a za to organizmy wszystkich dzieci były bardziej odporne na, załóżmy, koronawirus. I oczywiście, jeżeli zaczniemy na koronawirusa, to potem przyjdzie następna zaraza, i nie będziemy w stanie jej odeprzeć, bo byliśmy zawsze szybciej na koronawirusa. Nie wiem, czy wszyscy zrozumieli to, co powiedziałem, ale proszę to jeszcze raz posłuchać, bo dlaczego, i postarać się zrozumieć.